Jeżeli chodzi o to niewłaściwe użycie, używanie sformułowania prohibicja w Wołczynie, uważam, że jest to niewłaściwe, bo nie taka terminologia tego oczywiście słowa jest. Chcę podkreślić bardzo mocno. Naszym zadaniem jest spełnianie oczekiwań mieszkańców gminy Wołczyn. To były wnioski mieszkańców ulicy Kluczborskiej, wnioski i podpisy mieszkańców sąsiednich ulic Talmacha, Jadwigi, Waryńskiego, Opolskiej, ale również podpisy mieszkańców Osiedla Młodych, gdzie jest ponad 1000 mieszkańców Osiedla Młodych, gdzie funkcjonował również sklep w godzinach nocnych. Jeżeli tak jest oczekiwanie mieszkańców, to naszym obowiązkiem, wiedząc, że mamy taką możliwość prawną, jest wysłuchanie mieszkańców. I dlatego na takie rozwiązanie się zdecydowaliśmy. Powtarzam, jest to wniosek mieszkańców, nie wymysł burmistrza. Może to w sposób trochę sarkastyczny powiem. Jeżeli się okaże, że większość mieszkańców miasta Wołczyna i gminy Wołczyn wnioskuje o to, żeby przywrócić tą sprzedaż, to naszym zadaniem jest spełniać wolę większości, tak? I to zrobimy. Ale nie wierzę w to, żeby tak było. Dlaczego nie wierzę? Dlatego, że spotykam się z wieloma głosami. Bardzo dobrze, że taki zakaz został wprowadzony. To są głosy przede wszystkim tych, których najbardziej dotykał hałas, zakłócanie, dewastacja i niszczenie. I nie spotkałem się z mieszkańcem takim, który by powiedział, że potrzebuje kupić alkohol po godzinie 22 i niestety nie mogę. Z takim do tej pory głosem nie spotkałem się. Nie spotkałem się, że jest to problem. Że jest to problem. Pyta pan, czy to rozwiązało w jakim sensie ten problem. Tak, mam informację od policji, mam informację od Straży Miejskiej, że tych zdarzeń, tych zakłóceń jest zdecydowanie mniej niż wcześniej. Zadał pan pytanie, czy powstają meliny. To zadanie oczywiście jest dla służb mundurowych. Nie mam takiej informacji, aczkolwiek to jest monitorowane, aczkolwiek przekazujemy tą informację i zarówno Straż Miejska, jak i Policja ma świadomość, że skoro po godzinie 22 nie ma takiej możliwości zakupu, to mogą się pojawić. I służby mundurowe, proszę mi wierzyć, wiedzą i mają takie rozeznanie, które miejsca, czy które tak zwane lokale mieszkalne są potencjalnym zagrożeniem.